Jak to się włącza? Włącza się, mówi szefie. Jesteś pewien? No taka kampania ostatnio była. Jesteś pewien, że chcesz mnie poprawiać? Włączona już jest, nagrywa. No to do meritum. Sprawa jest prosta. Ostatnio psy nas powinęły. W sensie nie te dobre, fajne psy, którym trzeba pomagać, ale te niedobre, w sensie policja. Ale że mieliśmy dobrą papugę, w sensie prawnika, no to udało nam się skrócić wyrok, ale musieliśmy pójść na układ. Charytatywnie się udzielać, pieniądze zbierać. No i przydzielili nam funkcjonariusza, co by nas pilnował, mordę kopany. W sensie niedosłownym. Na razie. Nieważne, ponieważ okazało się, że najlepsze pieniądze to hajs z YouTube'a. Razem z kolegami postanowiliśmy zostać YouTuberami. Cokolwiek w mordę to znaczy. No będziemy nagrywać filmiki jakieś, no to się zaraz wymyśli. Z tych filmików będzie hajs i ten cały hajs będziemy przekazywać na cele charytatywne. W sensie na Fundację Miasto Kotów. Do czego to doszło? Żeby psy kazały pomagać kotom. Tak czy inaczej, w każdym odcinku zobaczycie, co moje kreatywne głowy wymyśliły i jak do tego doszły. Oto mafia w sieci. Nie no, tego świństwa się nie da jeść. Klawy chcesz? Świństwo to ty masz w głowie i na głowie. Przedstawicielu handlowy Zarzymina. Nie dla psa kiełbasa. Gdzie? Wracaj tam. Przypomnij sobie Michę w pierdlu. To ci się zaraz zachce. Moglibyśmy poprowadzić taki blok kulinarny z więzienną Michą. Nazywałoby się nawet Nie, najlepsza więzienna Micha w kraju. Jak ci się tą nazwę udało wymyśleć samemu? Do męsy się zapisz, gamoniu. No, a może kiedyś jakiś hipermarket zorganizuje tydzień z więzienną Michą? Kiedyś wysłałem SMS-a za piątkę i dostałem przypisy w punktach od wróżbity Krzysztofa. Filantrop z Rembertowa w mordę kopany. Może to niby nie jest taki zły pomysł. Niby. Z reklamy mogą być krocie. Klawy. Załatw sprzęt i produkty. Jak w mordę. Pragnę. Kamerę włączyłeś? Witam. Przygotujemy dzisiaj bezglutenowe ciasto wegańskie z boczusiem pancettą, kiełbaską, cebulką, rukolą i rabarbarem. Potrzebujemy do tego takich składników jak 6 jajeczek, szklanka mleczka, pyszne, boczu pancetta i kiełbaska, cebulka, taka śliczna, rabarbar i rukola. Na początek ciap, to już zrobiliśmy z boczusiem, pancettą i kiełbaską i na olej. Cebulkę. Rabarbar. I rukolę. Niewąski posłał kamerdynera po rukolę, a ten Szymon tak zwany nakupił natki pietruszki, bo mu baba w warzywniaku powiedziała, że w smaku jeden chuj, a cena lepsza. No w konia mnie zrobiła. Dobra, zgaś ten zdjęć olimpijski, bo nas skopcisz, raptusie. Zgaś to. A ty jest stewardesa obszerna na usługach pana Mieczysława, prokuratora? Objebałeś kiedyś pizzę po całości z natką pietruszki? To mnie wkurwił. Natka jest tylko jedna. Jeżeli nie chcecie, żeby się coś stało waszej natce, to kliknijcie tutaj, w to i. Tu też możecie wejść w charytatywnie Allegro i licytować mafijne pakiety plus cegiełki. Nie takie, którymi można krzywdę zrobić, ale wręcz przeciwnie, którymi można pomóc. Ale charytatywni Allegro tak łebsko to wymyślili, że nie tylko możecie licytować,
Ale możecie też na licytację wystawiać swoje bajery. I w ten sposób pomożecie Fundacji Miasto Kotów. A my wam nie zapomnimy, bo my niczego nie zapominamy. Musicie tylko kliknąć w to i, a potem już pójdzie. Ja osobiście nie jestem fanem śledzenia, ale jeżeli byście chcieli śledzić przebieg akcji, to też to możecie. Naprawdę mam to powiedzieć? Subujcie, lajkujcie, szarujcie, hashtag heheszki.